Czy ktoś z Państwa zajmuje się systemami bezpieczeństwa, jest związany w jakikolwiek sposób z problematyką ochrony, z czymkolwiek takim? Nie? Dobrze, proszę Państwa, jeżeli chodzi o to, o nasz temat dzisiaj, temat dotyczy ochrony, bezpieczeństwa, zabezpieczeń różnego rodzaju i postawiłem taki, dziękuję za zaproszenie oczywiście na to spotkanie, jak patrzyłem sobie wcześniej na te wystąpienia poprzednich osób innych w innych miastach, spotkania są rzeczywiście różne, one dotyczą różnej tematyki. Czy to, co dzisiaj powiem, spowoduje, że Państwo będziecie kreatywni, czy nie, nie wiem. Ale byłoby dobrze, żebyśmy rzeczywiście mogli wspólnie podyskutować sobie i zasiać u Państwa pewnego rodzaju z jednej strony niepokój, z drugiej strony... oj, przepraszam, bo coś mi tutaj nie działa. Z jednej strony chciałbym z Państwem podyskutować o tej tematyce, z drugiej strony chciałbym, żebyście Państwo poznali pewne zasady, pewne wartości, które towarzyszą całej idei bezpieczeństwa, ochrony, zabezpieczeń. Chciałbym, żebyście zmienili Państwo sposób myślenia swojego, taki codzienny, kiedy wejdziecie do jakiegokolwiek centrum handlowego, hotelu, kiedy wyjedziecie na wakacje, kiedy będziecie chcieli Państwo wybudować swój dom, kiedy będziecie chcieli gdzieś pójść z dziećmi albo oddać je do zabawy gdzieś tam w kulkowni, jak to się mówi potocznie, to chciałbym, żebyście Państwo jednak mieli na uwadze te kwestie, które dzisiaj poruszymy i żebyście zmienili troszkę swój sposób poruszania się po różnych obiektach budowlanych. O bezpieczeństwie będę mówił głównie w kontekście właśnie takich obiektów budowlanych, takich, w których się poruszamy, takich jak ten czy inne. Pokażę przykłady także z innych obszarów, z innych środowisk, z innych branż, po to, żebyście Państwo zrozumieli, na czym ta idea bezpieczeństwa polega. Będziemy się chcieli zastanowić wspólnie nad tym, ile w zabezpieczeniach, ile w ochronie powinno być człowieka, ile komputerów, ile możemy oddać automatom do ochrony nas samych, a ile powinniśmy z tego wszystkiego jednak i czerpać sami, ile wkładać do tego własnych myśli, własnej inwencji, a przede wszystkim uważności i uwagi, o której bardzo często dużo się mówi. Chciałbym też, żebyście Państwo po tym spotkaniu starali się przekazać innym, swoim bliskim także, jak najwięcej informacji, które zapamiętacie, dlatego że to może uratować im życie, to może im pomóc w funkcjonowaniu na tym świecie troszeczkę lepiej, sprawniej, a przede wszystkim ta czujność wzmożona dzisiaj, kiedy w Polsce się niewiele dzieje złego, nie ma terroryzmu, nie ma zbyt wielu napadów aktywnych strzelców i tak dalej, to mamy taki fajny czas dzisiaj, żeby nauczyć się, żeby zdobyć nowe nawyki i przygotować się na gorsze być może czasy, które miejmy nadzieję nie nadejdą. Breaking late or too late in a corner can be tricky and exhilarating at the same time. Different types of ABS and MSC can help a motorcycle rider to smoothen out a late braking procedure. Now let's take the motorcycle to a simple corner and do the same test. When we compare the two motorcycles, you can see the ABS bike stops in a controlled manner, but the actual advantage of the MSC system can be best seen by looking at the motorcycle position on the bike without ABS. We might have a more controlled stop, but the test shows that it's hard for the rider to maintain the right direction of travel. The cornering ABS is part of the MSC system, helps you get the best out of the situation. On selected KTM motorcycles, the motorcycle stability control sensors enable the cornering ABS to monitor several parameters: pitch angle, lean angle, roll rate, longitude and vertical acceleration, and many more. In our next test, we will show you the difference between braking with a motorcycle at high speed in considerable lean angle without ABS and one with MSC cornering ABS. With all this data, the MSC can calculate 100 times a second what type of corner we're riding and what the best solution would be. Second and first place, the difference between ABS and cornering ABS. Both motorcycles display controlled stops,
but the direction of travel is maintained with the MSC and cornering ABS version, keeping the rider and its motorcycle ready to race. Pokażę Państwu kolejne przykłady, jak można wykorzystać systemy bezpieczeństwa. Da się? Chcemy zabezpieczyć samochód, żeby ktoś go nie ukradł. Stosujemy takie zabezpieczenia. Albo na przykład możemy zastosować coś takiego. Każdy z tych elementów tak naprawdę jest elementem zabezpieczającym. Czy on jest bardziej inteligentny, czy nie. To jest oczywiście inna sprawa, ale tak jest. Trzeba być uważnym, dlatego że może się okazać, że myślimy, że jesteśmy bezpieczni, że ktoś się opiekuje systemem, na przykład komputerowym albo jakimś portalem, a może niechcący albo chcący pobrać od nas pewne dane wrażliwe i powinniśmy być bardzo wyczuleni na to, jakie te dane są. Kto wie, czy dziecko na przykład pamięta, jakie nazwisko ma panieńskie jego matka? Pewnie nie, ale łatwo sięgnąć do portfela i podać numer karty kredytowej, prawda? To kolejny przykład. Spójrzmy sobie, proszę Państwa, na biuro. Biuro, z którego Państwo pewnie wychodzicie gdzieś tam wieczorem, zostawiacie swoje rzeczy, zostawiacie je w szufladach i zostawiacie też laptop. I zobaczcie, co się może wieczorem czy w nocy stać. To jest materiał z Daily Maila. To jest laptop. To był laptop. Laptop ma baterię. Nie bez powodu niektóre linie lotnicze nie dopuszczają na pokład swoich samolotów ludzi z niektórymi modelami telefonów komórkowych. Ale żeby w ogóle, proszę Państwa, zajmować się tematyką bezpieczeństwa, powinniśmy poznać podstawowe rodzaje zagrożeń, czyli umieć je zidentyfikować. A następnie powinniśmy wiedzieć, jakie są podstawowe sposoby radzenia sobie z takimi zagrożeniami, tak? Ja Państwu w wielkim skrócie o tym postaram się powiedzieć. Chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali, co jest oczywiste, ale poukładamy sobie to teraz w głowie dla porządku, że tak naprawdę zagrożenia dzielimy na naturalne i na takie, które są spowodowane działalnością człowieka. One są w literaturze nazywane man-made. Ja tutaj Państwu pokazuję zagraniczne słowa i zwroty tylko dlatego, że w Polsce nie ma dobrej literatury odnośnie zarządzania bezpieczeństwem. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś, to musicie korzystać z literatury anglojęzycznej albo niemieckojęzycznej, albo filmów gdzieś tam na YouTubie, najczęściej nie po polsku. I dlatego warto te słowa pamiętać, ponieważ słowniki nie zawsze podają prawidłowe znaczenie tych słów, albo w ogóle ciężko jest je zidentyfikować i przetłumaczyć na język polski. Więc dzielimy te zagrożenia na naturalne i te spowodowane przez człowieka. I to, co ważne, te, które nie są intencjonalne, nie są złośliwe, noszą miano hazards, a te, które są ukierunkowanym działaniem człowieka, to są threats. Ale żebyśmy teraz, proszę Państwa, mogli ochronić siebie czy innych, to musimy wiedzieć przede wszystkim, jakie są najważniejsze elementy, czy jakie są najważniejsze aktywa, które chronimy. Jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa, jakiekolwiek, i czy to będą komputery, czy to będą ludzie, czy to będą agencje ochrony, oni mają z tyłu napisane na przykład na plecach security, tak? Już Państwo teraz wiecie, że jak będzie pożar, to oni tak staną i nic nie zrobią, bo oni są z tej drugiej strony, nie? Oni nie są od safety, oni są od security. Żart taki oczywiście, ale podejrzewam, że większość ochroniarzy sobie nie zdaje sprawy z tego napisu, który ma z tyłu i nie zdaje sobie sprawy, po co ten napis jest i co on ma znaczyć. Ale wracajmy do tego slajdu. Więc najważniejszym aktywem są ludzie, czyli ich zdrowie i życie. Określono, że kolejnym ważnym jest mienie, czyli zasoby finansowe, wszelakie czy rzeczowe. Kolejnym jest informacja, czyli dane. Chcemy, żeby te dane poufne zostały. Nie chcemy podawać w internecie naszego numeru karty kredytowej ani karty kredytowej naszej mamy. I reputacja, co jest dzisiaj niezwykle ważne w dobie social media i tak dalej, i tak dalej. To są te cztery najważniejsze aktywa, które musimy chronić, biorąc pod uwagę różnego rodzaju zagrożenia, z którymi się spotykamy. Proszę Państwa, będąc w Londynie, kilka tygodni temu natknąłem się na taki potykacz. Alkohol nie jest odpowiedzią, pozwala tylko zapomnieć, jakie jest pytanie.
To stało przed barem, musiałem zrobić temu zdjęcie, ale to dokładnie dotyczy, proszę Państwa, systemów bezpieczeństwa. My kupujemy, płacimy mnóstwo pieniędzy za systemy bezpieczeństwa, nie mając zielonego pojęcia, po pierwsze, po co one są, jak działają, a po drugie, jak tylko coś zainstalujemy, to natychmiast przestajemy myśleć o tym, że coś nam grozi. Uważamy, że sprawa jest załatwiona. A prawda jest taka, że w 90% po zainstalowaniu systemu bezpieczeństwa on albo nie działa dobrze, albo w ogóle nie działa i my o tym nie wiemy, albo jak zadziała, to my nie mamy zielonego pojęcia, co dalej zrobić. Nie mamy pojęcia. Chyba, że działa to, co na poprzednim slajdzie było na trzecim punkcie, czyli właśnie kultura organizacyjna i pewne procedury i obyczaje. Ja przez lata pracowałam w liniach lotniczych, cywilny przewoźnik i my, jak pan zadał to pytanie przed chwilą, czy pani pamięta albo i tak dalej, my co pół roku były obowiązkowe ćwiczenia i powtórzenia, które wymagają przypominania sobie, a poza tym weryfikacji tego, co faktycznie jest tam zapisane. W liniach lotniczych, bardzo dobrze, w liniach lotniczych tak, w korporacjach międzynarodowych najczęściej tak, bo tam już doświadczenie idzie za menadżerami i oni wiedzą, że jeżeli tego nie będziecie Państwo robili, to jest źle. Zwracajcie Państwo uwagę na to, co mówi taki pan z głośników, jeżeli macie dźwiękowy system, ponieważ on bardzo często powie, że jest wykryty pożar, ale macie zostać na miejscu. Jeżeli taki pan z głośników czy pani powie Wam, że macie zostać na miejscu, to macie tam zostać, bo jeżeli będziecie chcieli wybiec za wszelką cenę, to spowodujecie jeszcze większy problem, utrudnicie strażakom akcję ratunkową, a być może spowodujecie też zator na klatce schodowej i spowodujecie jeszcze większe straty. Być może nawet ktoś straci przez Was życie lub zdrowie. Czy macie ubezpieczenia majątkowe? Pewnie tak, ale czy macie ubezpieczenia od przerwy w działalności? Czy macie ubezpieczenia od utraconych zysków? Nie. W 90% nie macie takich ubezpieczeń, bo o tym nie myślicie. Macie ubezpieczony budynek, w którym macie firmę. Super, a jak ten budynek się spali, to co jest z Waszą firmą dalej? Gdzie będziecie pracować? Straciliście serwery, straciliście dokumenty, być może dokumenty klientów i co dalej? Tak? Czyli musimy sobie zdawać sprawę z tego, że utrata majątku to nie jest koniec waszych problemów, to jest dopiero początek waszych problemów, bo macie zachwianie ciągłości działania. Utratę czegoś takiego, co nazywa się z języka angielskiego resilience, a to oznacza coś w rodzaju odporności, czyli zdolności, to jest taka zdolność adaptacyjna do powrotu do stanu normalnego. Jeżeli stanie mi się krzywda przez chwilkę, ja się obronię i staję za chwilkę na nogi, idę dalej. I tak naprawdę to jest celem tworzenia, kupowania, instalowania jakichkolwiek systemów, używania komputerów do tego celu, etc., etc. Nie wystarczy, że wykryjemy pożar. Trzeba spowodować, ochronić budynek, tak? Ochronić budynek, ochronić działalność. System wykrywania powiadomienia o pożarze, profesjonalny, zaawansowany, wygląda mniej więcej tak. Szereg elementów, ja Państwu rozdam, żebyście sobie zobaczyli. To są na przykład czujki pożarowe, przyciski ROP, które gdzieś tam sobie naciskacie, przyciskacie, czy być może tego nigdy nie robiliście, to możecie się teraz tym pobawić. Obejrzyjcie sobie, proszę. To jest spalone urządzenie, ale celowo je wziąłem ze sobą, żebyście Państwo zobaczyli, jak wygląda płytka elektroniczna jakiegoś profesjonalnego rozwiązania. Jak zobaczycie Państwo taki kapturek na czujce, to znaczy, że ona nie wykryje niczego. To jest kapturek instalacyjny. I uwierzcie mi, zdziwilibyście się, w jak wielu przypadkach ten kapturek na czujce zostaje. Firma, która instaluje czujkę, schodzi sobie z budowy, budynek jest odbierany, a ona te kapturki zabezpieczające ma na sobie, nie? Jest. Co ważne, oprawy, znaki ewakuacyjne, które służą do tego, żeby Państwa poinformować, co się dzieje. Jeżeli słyszymy jakiś alarm albo pojawia się jakaś informacja głosowa, to musimy się skierować do wyjścia, tak? I teraz oczywiście te wyjścia są w bardzo różny sposób oznaczone.
Jest taki tradycyjny plastron stały, który mówi o tym, w którym kierunku uciekać. I są takie już coraz częściej instalowane systemy oświetlenia dynamicznego, gdzie mamy strzałkę elektroniczną i ona nie zawsze będzie pokazywała ten sam kierunek. Natomiast jeżeli pokaże czerwony X-ik, to na pewno nie wolno nam w tym kierunku się udawać. Tak? I proszę, żebyście przestrzegali tych znaków i patrzyli, czytali je, dlatego że one wam mogą uratować życie. Psychofizyka to jest niezwykle istotny element, ponieważ okazuje się, że większość tych osób, ja nie mówię, bo tu mamy zdjęcia bardzo profesjonalnych miejsc, to nie są zwykłe budynki, ale w budynkach wygląda to bardzo podobnie. Wyobraźcie sobie, że w budynku siedzi sobie ochroniarz, który dostawał niedawno 5 zł, a dzisiaj dostaje 13 zł za godzinę. I to jest facet, który nie skończył studiów, przy całym szacunku do niego, i on obsługuje coś takiego. Zastanówmy się, czy on jest w stanie rzeczywiście zarządzać inteligentnym budynkiem, czy jest w stanie zarządzać bezpieczeństwem. I odpowiedzmy sobie sami na to pytanie, może nie głośno, bo po co, ale najczęściej nie. Najczęściej po prostu nie. Oczywiście jest wyszkolony bardzo często do reagowania na te najbardziej krytyczne sytuacje, ale też nie do końca prawidłowo. I zdarza się tak, że jeżeli jest pożar w budynku, jest tam ochroniarz, to kiedy przyjeżdża straż, to już go tam nie ma. A dlaczego? Bo on się bał podejmować decyzję i uciekł. Bardzo często, nie chcę oczywiście robić krzywdy ochroniarzom, bo to nie o to chodzi, ale prawda jest taka, że właściciele i zarządcy budynków nie dobierają właściwych ludzi, nie płacą im odpowiednich pieniędzy, nie szkolą ich, więc oni w sytuacji stresowej po prostu uciekają, bo jeżeli nagle z tych 5, 15, 10 ekranów zaczyna im wszystko krzyczeć, dzwonić i wyć na czerwono, świecić, pokazywać, to oni po prostu pękają i uciekają. To jest czysto ludzkie, ale z drugiej strony powoduje dla nas ogromne niebezpieczeństwo. To jest klub nocny w Stanach Zjednoczonych, nazywa się Station, bardzo znana historia, zespół sobie grał, były race, świece dymne i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie stracił zespół nad tym kontrolę, zajęła się scena. Jak słyszeliście, świszczał alarm przeciwpożarowy, czyli maszyna zadziałała, poinformowała, jest pożar. Wszyscy widzieli, ale maszyna o tym jeszcze dodatkowo powiedziała. I co się okazało? Wszyscy rzucili się w panice do wyjścia. Były dwa wyjścia ewakuacyjne. Jedno wyjście zablokowali ochroniarze. Stanęli i powiedzieli, tam nie można, bo tam jest zespół i tam są artyści, nie wejdziecie tędy. Biegnijcie sobie do innego wyjścia. Przy tym drugim wyjściu ludzie zaczęli się gromadzić, wchodzić jeden po drugim, przewracać się, utworzyli taki stos i korek. Zginęło w ciągu 5 minut 100 osób, bo ci z tyłu nie byli w stanie wyjść. Błąd człowieka, maszyna zadziałała poprawnie. Tak, komputer zadziałał, powiedział, system wykrywania, wszystko w porządku, ale brak procedur, brak odpowiedniego przygotowania służby ochrony i brak odpowiedniego pomyślonku, w cudzysłowie, ludzi, którzy tam byli, że nie powinni deptać innych, tylko powinni spokojnie wyjść, tak? Bo gdyby spokojnie wychodzili, to w ciągu minuty spokojnie by się ewakuowali. Tam było 470 osób mniej więcej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że hala sportowa na przykład w Łodzi, czy w Sopocie, czy w Krakowie ma kilkanaście tysięcy ludzi. Jak myślicie państwo, ile czasu powinna zająć ewakuacja kilkunastu tysięcy ludzi z hali sportowej w razie alarmu? Ile to jest minut, godzin, nie wiem, jak to powiedzieć? Proszę? 5 minut? Więcej? Tak, około 5, 7, 8 minut trwa ewakuacja całej hali, kilkanaście tysięcy ludzi. Jeżeli byśmy tu się odpowiednio zachowywali, wiedzieli po wejściu, odpowiednio wiedzieli, gdzie są te wyjścia ewakuacyjne, nie panikowali, to wszyscy by się uratowali. To jest to, o czym właśnie powiedzieliśmy przed chwilką. Dlatego wasze dzieciaki muszą wiedzieć o tym i muszą zdawać sobie sprawę z tego, że tak właśnie jest. To jest, proszę państwa, zdjęcie z Kemerowa z Rosji. I pożar centrum handlowego. Godzina mniej więcej 16, ginie ponad 64 dzieci.
Przyczyna pożaru prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej, jakieś łatwopalne materiały itd. Przyczyny nieskutecznej ewakuacji, zablokowane drzwi ewakuacyjne, zamknięte na klucz, ludzie nie mogli uciec. Zablokowane drogi i przejścia, odłączone systemy i narzędzia powiadamiające, po prostu niekonserwowany, nieserwisowany, nieutrzymywany w dobrym stanie system przeciwpożarowy, który po prostu nie zadziałał. Ewakuacja oczywiście utrudniona. Pokażę wam teraz taki krótki filmik, co się tam działo, bo taki filmik jest. Ich jest dużo, ale to jest jeden z lepszych. Wszystko się będzie działo tutaj, jak państwo zobaczycie, a tutaj na górze mamy licznik, który będzie odliczał czas. I zobaczcie, po jakim czasie kamera, tutaj jest kamera przemysłowa, po jakim czasie tam już nie będzie za chwilkę nic widać. Uwaga. Trzydzieści sekund i nic nie widać w pomieszczeniu. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że ta kamera telewizji przemysłowej miała nas w jakikolwiek sposób chronić, a ochrona, obserwując to, miała reagować, to po 30 sekundach taki ochroniarz, który to widział, już nie wie, co dalej się dzieje. Nie ma zielonego pojęcia. Jeżeli nie będą działały procedury, jeżeli nie będą otwarte drzwi, jeżeli nie będą otwarte przejścia, a my na ślepo niemal nie będziemy wiedzieli, gdzie uciekać, to nie ma takiej szansy, żebyśmy się z takiego budynku wydostali. Mamy escape room w Koszalinie, drodzy państwo. Wszyscy pamiętamy mnóstwo programów telewizyjnych. Przyczyna pożaru, nieszczelność instalacji gazowej, złe warunki techniczne budynku. I oczywiście brak sygnalizacji, brak systemu gaszenia, brak awaryjnego otwierania, zła organizacja ewakuacji na pewno i nieprzygotowany personel na pewno. Pokażę państwu kilka ciekawych zdjęć. Oczywiście tak wygląda ten budynek. Zobaczcie, to nie wygląda dobrze. Ile z państwa, ile osób ma system wykrywania pożarów w domu? Jakąkolwiek czujkę? Brawo. Ktoś jeszcze? A wiecie, że takie coś w ogóle jest? Czujki pożarowe do domu. Wiecie, ile kosztują takie czujki? Ile mogą kosztować? 50 zł, 20, 100, 200. Stać was? Kupcie. Bo nawet jeżeli zapali się coś na drugim piętrze, w piwnicy, gdziekolwiek i zapali się u sąsiada, kupcie sąsiadom, dajcie im na gwiazdkę. Jeżeli będą mieli obok, jeżeli to wszystko zacznie wyć i krzyczeć, to macie szansę się uratować. Po 3 minutach nie będzie co zbierać. Straż przyjeżdża po 5, po 10, zanim rozstawią drabinę, zanim się zorientują w sytuacji, waszej chaty już nie będzie. Proszę? Klatki schodowe, bo to też zależy. Stare bloczyska nie mają nic, a na klatkach schodowych są czujki, są systemy oddymiania, ale one pomagają tylko, żeby dym można było usunąć z klatki schodowej, żeby możliwa była ewakuacja, ale waszego mieszkania nie obronią. To ważne, ale nie obronią. Wypowiedź tego człowieka, który opiekował się escape roomem. Usłyszałem syk z buty, z gazem, ogień odciął mi drogę, wybiegłem na ulicę wzywając pomocy. Mężczyzna nie dał rady dojść do dziewczynek, w panice zgubił telefon. Oparliśmy bezpieczeństwo ludzi na jednym człowieku, bez wsparcia techniki, bez wsparcia elektroniki, bez wsparcia automatu. I teraz mamy przykład ze stacji, gdzie pokazywano inne escape roomy. I zobaczcie, siedzi sobie jeden facet, obserwuje, co się dzieje i on ma chronić wszystkich. Tak? Mamy jakiś przycisk paniki. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Te kable, ta plątanina, tego wszystkiego. Nie wiadomo w ogóle, o co tu chodzi. A ten przycisk paniki, nie wiem, czy to widać, on jest w rogu futryny. Jeżeli ja miałbym problem, skręciłbym nogę albo miałbym atak serca, to nie doskoczę tam, żeby to nacisnąć, to nie wyjdę. Tak? Przycisk dzwonkowy, 2,50, jakaś plątanina znowu kabli i ktoś mówi publicznie, że to jest dobre rozwiązanie. Macie w ręku te urządzenia profesjonalne i macie to zestawienie z przyciskiem dzwonkowym za 2,50 ze sklepu i zastanówcie się teraz, czy to ma sens.
bo nie ma żadnego standardu, który mówiłby tym ludziom czy jakimkolwiek innym, jakiego urządzenia mają użyć. Jeżeli w budynku biurowym rzeczywiście takiego czegoś nie wolno zainstalować, bo tak jak pokazywałem wam, wymaga to certyfikacji i tak dalej, to w małych i średnich firmach, w mniejszych obiektach, w małych kinach, w małych teatrach, w tego typu budynkach jak ten, tu nie ma wymagania, żeby był system przeciwpożarowy tutaj, tak? Nie ma. Zgodnie z prawem tu nic nie musi być. I w podobnych innych budynkach także, w waszym bloku, także w waszej willi, także nie ma takiego wymogu, to oznacza, że wy nie zapłacicie dla takiego escape roomu, załóżmy, wartości 10 tysięcy złotych za profesjonalny system. Tak, zapłacicie 2,50 i pan Stasio tam drutem to zepnie, jakoś to będzie. Tak na marginesie, w Wielkiej Brytanii nie wolno zamykać ludzi w escape roomach. Każdy escape room jest otwarty, on jest tylko powiedziane, że jest zamknięty, bo nie wolno człowieka zamknąć w żadnym pomieszczeniu na klucz, nie wolno go zostawić bez asysty, to jest prawo budowlane, tak? U nas takiej zasady nie ma. Chcę, żebyście Państwo zapamiętali, że najważniejsze w systemach bezpieczeństwa, czy korzystamy z urządzeń typu komputery, automaty, czy robimy to ręcznie, jest szybkość wymiany informacji. Im szybciej się dowiemy o zagrożeniu, tym lepiej. Muszą być odpowiednio dobrane rozwiązania, tak jak powiedzieliśmy. Te urządzenia muszą być sprawne i musimy być pewni, czyli musimy je testować. Jeżeli kupiliście do domu jakikolwiek system, albo macie w samochodzie dzisiaj system powiadamiania, a ten SOS, bo już nowe samochody muszą to mieć, naciśnijcie ten guzik od czasu do czasu, niech tam się ktoś odezwie i wiedzcie, że to działa. Bo jak macie coś, a nie wiecie, czy działa, to w sytuacji, kiedy będziecie tego potrzebowali, uwierzcie mi, najczęściej to nie zadziała. Znajomość terenu, dróg ewakuacyjnych to jest konieczność oczywiście. Gotowość personelu obsługi, już sobie powiedzieliśmy. Potrzebujemy kulturę bezpieczeństwa, czyli organizację gotową do tego, żeby się bronić. Potrzebujemy testy i ćwiczenia. Tak, potrzebujemy testy i ćwiczenia i zaraz Państwu pokażę jeszcze fajny filmik. To jest akcja ewakuacyjna. Obserwujcie, to trwa też minutkę. A to są panowie z WOPR-u. I oni płyną na pomoc. Oni po prostu tego nie ćwiczyli wcześniej, nie? Na szczęście woda jest do pasa i ci ludzie sobie poradzili, ale wyobraźcie sobie, że wysyłacie dziecko na kolonie albo sami uczestniczycie w takim wyścigu na wakacjach i macie do czynienia z takimi idiotami, jak tam na dole, w tej łódce, którzy nawet nie wiedzieli, w którą stronę w ogóle machać wiosłami, tak? I zobaczcie Państwo, że tak się dzieje niemal na każdym kroku i w zawodowym świecie, i w tym amatorskim. To wcale nie jest jakiś wyjątek, to wcale nie jest wyjątek. A to jest prawdziwa, taka większa, dłuższa trochę wersja tej zasady. Nie widzieliście jej Państwo, a powinniście. An armed attack could happen in any public place. Attacks happen for different reasons. You should be prepared for the worst. If you ever find yourself in a situation like this, your chances of surviving are far higher if you know how to react. Remember three simple rules. Run, hide, fight. If you can escape from the scene of the attack, do so. Always try to get away, even if others are insisting on staying.
If you can, help others escape too. If you forget to take your belongings with me, don't go back to get them. Remember what's important. You, not your things. Find a safe escape route. Warn others of the danger, and when you reach safety, call the emergency number 112. Run. When an attacker is nearby, if there is an escape route, get away. Don't go back for your belongings. If possible, help others escape. Warn others of the danger. When you are safe, call 112. If escape is not possible, find a place you can hide. Be quick and quiet. Switch off the light. Close the door. Mute your phone. If you can't find a safe room, hide behind some large objects that can protect you. Keep calm and quiet. Hide. If you can't escape, find a place to hide. Close the door. Block the entrance. Mute your phone. Move away from doors and windows. Keep quiet. A good hiding place cannot be seen by the attacker. Protects you. Make sure that your hiding place doesn't trap you. If the attacker threatens you directly, fight. It might be the only way to survive. Surprise him. You can use almost any item as a weapon. Incapacitate the attacker and try your hardest to disarm him. Fight. If your life is in danger, use any item as a weapon. Try to incapacitate the attacker. Be decisive. Assess whether it is possible to hide or escape from your location. Always have an escape plan. During an attack, the victims are random, and it is impossible to predict the course of events. The first responders, who arrive first at the scene of an attack, are highly trained and are there to stop the attacker. They cannot help people escape or tend to the injured. When the police arrive, carry out instructions. Make sure your hands can be seen at all times. Keep calm. Remember that help for the injured is on the way. When you know all the possible courses of action, you will be better able to stay alive and safe. Be aware and be prepared. If you are ever faced with an attacker, follow these three rules. Run, hide, fight. Ta zasada, proszę Państwa, jest uczona, uczy się dzieci w szkołach w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Niemczech, w Japonii, na całym świecie, tylko nie u nas. Aczkolwiek to jest materiał, który został stworzony przez w jakimś tam sensie Polaków. Także jest po angielsku, ale są polskie podpisy. Znajdźcie to na YouTubie, pokażcie swoim bliskim, żeby mogli sobie to zobaczyć, bo to są... trudne, ale ważne zasady, które powinniśmy pamiętać. Warto też pamiętać o tym, że jeżeli ktoś zostanie zraniony w takim ataku, to mu nie pomagamy, tylko uciekamy, dlatego że nie ma na to czasu, a służby, które przyjadą, zajmą się tym zranionym, ale dopiero wtedy, kiedy będzie wokół bezpiecznie. Taka jest zasada. Natomiast jeżeli też mówimy o takiej sytuacji, gdzie byłby jakiś nożownik i tak dalej, mieliśmy w Stalowej Woli takie sytuacje, takie zdarzenia w innych miastach, w innych miejscach, powinniśmy przede wszystkim uciekać. Warto znać te drogi ucieczki, tak jak powiedzieliśmy. Proszę Państwa, ja mam jeszcze dużo materiałów, ale już i tak przesadziłem. Ja wiedziałem, że przesadzę i że urwę Państwu więcej czasu, ale to jest absolutne minimum, żeby Wam przekazać odnośnie systemu bezpieczeństwa. I teraz sami dojdźcie proszę do wniosku, czy udział maszyny, udział komputera, udział jakichkolwiek automatycznych systemów w waszej ochronie jest ważny, czy nie jest ważny, do jakiego stopnia można używać komputerów, a w jakim momencie ważny jest człowiek i zastanówcie się proszę sami nad swoją rolą w zapewnieniu bezpieczeństwa sobie i bliskich, ponieważ tak na dobrą sprawę, tak jak na tym zdjęciu tutaj, maszyna musi współpracować z człowiekiem, to jest taki mariaż, którego nie możemy uniknąć w żaden sposób i wszystko tak naprawdę dzieje się w naszej głowie. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. Dziękujemy. Jeszcze jeden rekwizyt, wiecie co to jest? Kawałek czego? To jest czujka temperatury. To jest też taki element, który się rozkłada w różnych miejscach albo w tunelach, jak będziecie jechać kiedyś samochodem, to jest czujnik temperatury, który wykrywa zmiany temperatury i dzięki temu uruchamia automatyczne na przykład gaszenie. Jeżeli Notre Dame miałoby coś takiego plus system gaszenia, nie mielibyśmy takiej sytuacji, jaka miała miejsce.
Jakie macie Państwo pytania? Ja może tak proponuję, żeby już tak mniej formalnie. Jasne. Jasne. Ja przepraszam, że zająłem tyle czasu więcej, ale myślę, że tak naprawdę przeszliśmy przez te najważniejsze elementy i mam nadzieję, że Państwo nie żałujecie. Super. Cieszę się. No to chodźmy w takim razie do ciastek. Jasne. Pytania pewnie będą jeszcze. Jasne. Dzięki.